nie wiem, czy otworzyć drzwi, bo się trochę boję. Próbujemy dojechać nad morze. No może nam się uda. Zobaczymy. Halo, siemanko. Cześć. Witajcie na kanale Teraz Sfera. Słuchajcie, no przywitał nas olbrzymi wiatr dzisiaj, z samego rana, bo vanem tak zaczęło bujać, że... W nocy już strasznie wiało, a teraz to po prostu... Nie wiem, czy słychać. Cały van się buja, no. Ale jest naprawdę petarda po prostu, a jak się drzwi otworzy, to akurat z tej strony tak wieje, że wszystkie kurtki nam pospadały z wieszaka, jak z rańca otworzyliśmy drzwi. Tak, no i jeszcze jedna się stała niespodzianka. No, jak się kurdliśmy, nic tutaj nie było, a jak się obudziliśmy, to... Za oknem mamy owce, także mamy widok na Stonehenge i na owce teraz. No więc my się już stąd zbieramy, bo chyba zaraz naszego ciapka stąd powieje. Po prostu cały van nam się buja. Nie wiem, czy słyszycie, jak huczy ten wiatr. Ale już to wszystko nam się tam... Kwiatki się bujają. Tak to w Anglii jest. Nie wiem, czy otworzyć drzwi, bo się trochę boję. Nie jest zimno, tylko strasznie wieje. Dobra. Na razie zbieramy się i lecimy. Dobra, słuchajcie, zabieramy się z tego miejsca wiecznego. Panika już mamy ogarniętego. Jeszcze tylko na jazdy muszę wziąć. Powiem wam szczerze, że na jazdy się przydały. Fajnie woda nam spływała. Tak, można było wyprostować. Tak, ale poduszki też jakieś swoją robotę zrobiły, bo sporo centymetrów go mogliśmy opuścić. Także elegancko się Tak, ale może przez to właśnie, że stał tak wyżej, to bardziej nim bujało. Możliwe. Ale mi na przykład się fajnie spało, jak no, tak bujało. Nad racją szczególnie, jak tak... Kluczyki. No, aż się trzęsie to. O, no. Zamknę go do końca. No zamknąłem go do końca. No. Widzisz, jak się trzęsie. No. Wentylator nam się trzęsie. Żeby nam go nie urwało. Dobra. Lecimy no, na utwór. Lecimy. No, w Anglii to tak jest. Jak jest ładna pogoda, to wieje, a jak pada deszcz, to nie wieje i jest ciepło. Żegnamy owce i lecimy dalej. Tak. Słuchajcie, łąki już nam się znudziły, więc dzisiaj spróbujemy dojechać nad morze. No może nam się uda, zobaczymy. Może nie będzie jakiegoś sztormu. W ogóle słyszeliśmy, że ten huragan idzie do Polski, także... Tak, także uważajcie, bo tam widziałem już jakieś ostrzeżenia są w Polsce w pogodzie. Mhm. Także u nas jest teraz, u was pewnie będzie za tydzień. A może za parę dni. Dobra, zbieram na jazdy i uciekamy. Stąd ewakuujemy się z tej górki wiecznej. Ewakuujemy się. Definitywnie. Oj! Uważaj, żeby cię nie powiało. O! Lecimy. Kurczę, gdzie? Ale słuchajcie, no zamykaj. O kurczę, nie... O Boże! Ale wieje, masakra. Ale dam radę. Mam nadzieję, że są zamknięte.
No i pijemy kawkę nad morzem. W końcu. No i słuchajcie, mimo tych zamkniętych dróg po drodze dotarliśmy w końcu nad morze. Jesteśmy w Bournemouth. To jest taki angielski kurort. Jest tutaj taki specyficzny mikroklimat. Jest to takie dosyć ciepłe miasteczko, nawet zimą. No mamy koniec stycznia, a jest naprawdę bardzo przyjemnie, mimo że wieje wiaterek, ale jest dosyć ciepło. Tak, dużo zimniej było tam pod Stonehenge. Tak, tam było bardzo zimno. Bardzo zimno było, wiał taki zimny wiatr. Tutaj jest nad morza, wieje taki... Tak, są chmurki, ale trochę słoneczko świeci, też przebłyskuje, także... No i ta piękna plaża, słuchajcie. 7 mil piaszczystej, pięknej, złotej plaży. Tak, w końcu się morza, ale czad. No w bikini raczej nie wskoczę. Kąpać się chyba też Paweł nie będziesz. Nie. Masz piankę? Nie masz. Nie mam pianki, nawet jakbym miał, to bym nie wskoczył do wody za zimno. Nie, no nie widać śmiałków kąpiących się. No nie, jest pięknie, jest naprawdę pięknie. Cudowna plaża, długa. Zachód słońca. No jest cudownie. Park kosztuje 2 funty, 2 godzin, tak? Tak, przy samej plaży. Przy samej plaży. No wiadomo, jest poza sezonem, nie ma tutaj dużo... Tam stoi z tyłu, także... Nie ma dużo ludzi. Ale się cieszę, że tu przyjechaliśmy. No, ja też. Nareszcie. Morze. Fale. Tak się cieszymy, że jesteśmy nad morzem. Po prostu ten szum fal po tym okresie takiej zimnicy. Po prostu potrzebowaliśmy tego na maksa. Strasznie tęskniliśmy, nawet nie zdawaliśmy sobie sprawy. No, nawet nie wiedziałem, jak bardzo tęskniłem za tym zapachem, dźwiękiem i kolorem piachu. Może już niedługo będziemy nad cieplejszym morzem, ale póki co nie może, tylko na pewno. Chwilą. Super jest. Słuchajcie, jest to miejsce bardzo często odwiedzane przez rzesze turystów w lato. Tak, bo w Anglii nie ma zbyt wiele piaszczystych plaż, a tutaj jest właśnie ta plaża ogromna, piaszczysta. No ale teraz poza sezonem jest fajnie, puściutko. Jeszcze jak tu przyjechaliśmy, było dosyć sporo ludzi, spacerowało. Tak, a teraz ale powoli teraz, tak, już powoli, mniej. Tak. Plaża pustoszeje, więc jest cała dla nas. Cała nasza! Idziemy teraz w stronę molo, bo jest tutaj też takie słynne bormowskie molo. Nazywa się Pierre coś tam. Tak, także idziemy teraz w tamtą stronę. A tutaj za nami, jak możecie zobaczyć, to on długi sznur kolorowych domków. Jest ich tutaj bodajże ponad 1000. Także fajnie mieć coś takiego przy samej plaży. No. Można sobie w lato przyjechać, można sobie tam wszystko trzymać. Tak. Nie wiem, czy to są wszystkie prywatne, czy można je wynająć. Paweł gdzieś czytał, że można je sobie wynająć na Tak, sezon. Ja słyszałem, że one są do wynajęcia, ale nie jestem pewien na 100%. Jak ktoś wie, to dajcie znać w komentarzach. W sumie fajna opcja, wynająć sobie coś takiego, trzymać tam leżaki, parasolki, przyjeżdżać sobie samochodem tylko tutaj. Ciach, wykładacie wszystko i już jest na plaży. No, jeżeli ktoś zamierza często przyjeżdżać na taką plażę. Bo my nie będziemy się trzymać jednej. W tym roku zaliczymy dużo plaż. Tak, mnóstwo. Całą rzeszę. A to jest nasza pierwsza plaża. Tak, sezon na zwiedzanie plaż rozpoczęty dokładnie. No jednak okazuje się, że są śmiałkowie, którzy się kąpią. Nie wierzę. Masakra, nie wierzę. No pięknie tutaj jest. Nie dziwię się, że Louis Tregonwell, który przyjechał tutaj w 1810 roku ze swoją żoną, po prostu zakochali się w tym miejscu, tak im się spodobało, że kupił tutaj ziemię, wybudował dom i przez 27 lat ten dom był jedynym domem w Bournemouth.
Tak, i uważa się, że był on założycielem tego miasta. Tak, tak, jest uznawany za założyciela miasta. Dopiero 27 lat później zaczęli tutaj przybywać osadnicy i po prostu zaczęło się to miasto rozwijać. A ten dom stoi do tej pory i w tej chwili jest to hotel. Nie widzieliśmy go jeszcze, ale może jak tutaj się spędzimy trochę czasu, to może gdzieś go znajdziemy. To wam pokażemy. Takie to romantyczne. Na razie się rozkoszujemy dźwiękiem i widokami. Chyba nie ma już sensu dzisiaj iść tam dalej, bo już się trochę ściemnia, więc chyba będziemy wracać do vana. Ale jest ciepło, naprawdę jest ciepło. Może ta woda wcale nie jest taka zimna, może... No może... właśnie nie, bo przy wodzie, jak zawsze od wody takie bije zimno, to właśnie teraz od morza takie jest fajnie cieplutkie powietrze, więc woda musi być ciepła, tak zakładam. Skakujesz? Chociaż ci dwaj panowie trochę tam krzyczeli, więc nie wiem, czy to były okrzyki radości, że ciepła woda, czy wręcz przeciwnie. Nosi nam się piasek do vana. Czuję piasek pod stopami. Nie ma gliny, w końcu jest pija. Nie ma gliny. No nic dzisiaj nie zwiedziliśmy ciekawego, no. Bo plaża po prostu nas tak pochłonęła i morze. Było cudownie. Było cudownie. Tak nam tego brakowało, tej ciszy, tego szumu morza, że aż w szoku jestem. Naprawdę jestem w szoku, jak mi tego brakowało. No ale cóż. Czasami trzeba po prostu odpocząć od wszystkiego i nie zawsze trzeba coś zwiedzać i trzeba i odpocząć, znaleźć ten czas na odpoczynek dla głowy, dla umysłu. Dokładnie. No niestety już się zrobiło ciemno. No, zrobimy sobie jakieś zrobimy sobie kolację, ale możemy mieć otwarte drzwi. Tak, zrobimy sobie kakałko może. O, zrobimy kakałko. Kanapki. Mamy nawet chyba mleko. Zejfbry. Z mlekomatu. Ha, ha, ha. Mamy mleko od magicznych krów. Pamiętacie tą butelkę od magicznych krów z Zejfbry? To nie jest to samo. No nie, nie. Byliśmy tam kilka razy po to mleko, bo po prostu jest takie pyszne. Było zarąbiste. No, także gotujemy kakałko. Tak, dokładnie. Naprawdę nie jest aż tak bardzo zimno. Nie, jest właśnie bardzo fajnie. Jak nie wieje wiatr, to mogę powiedzieć, że jest nawet... No, a my tu jesteśmy za wiatrem akurat, więc... No i byliśmy jeszcze na molo. Tak, nie mogliśmy się oprzeć, żeby tam nie zajść, bo w nocy wygląda ono tak pięknie z tymi lampkami i ma taką ściankę tam przez środek, która osłania od wiatru. Tak, także tam w sumie w ogóle nie wiało. Tam w ogóle kompletnie nie wiało. No taką bryzę i... tylko było czuć swoje. Tak, trochę bryzy, ale też jest tam daszek, więc można sobie iść pod daszkiem, więc... Chyba, że to deszcz pada. No, nie, wydawało, no raczej nie pada, więc... Może jeszcze się powstrzyma trochę, no ale naprawdę, jak na styczeń, no to... Jest super. Chyba nawet w Grecji tak ciepło nie jest. No, patrząc na Instagram, to... Co, po niektórzy mają super pogodę mają w Grecji. Nawet zaspy śnieżne. Także my jesteśmy zadowoleni, mimo że musieliśmy zostać tutaj na zimę. Dokładnie. To nie jest ta zima taka zła. Nie, nie jest. Bywały dużo gorsze, a teraz jest naprawdę przyjemnie. Także dobra, bierzemy się za kakałko, coś, jakąś kolację. Jakieś kanapki zjemy i... Może zjemy sobie na plaży. Kto wie, że trzeba sezon otworzyć w styczniu. Jest kakałko. Co jest? No kurde. Szybko łapaj. Co to w ogóle za strach? Rozlało się mleko, no co? Nie wiem, dlaczego tak trzymałam, żeby na podłogę nie spadło. Bo wiesz dlaczego? Bo van jest do przodu pochylony, by pod szafkę poleciało i wtedy a, już by możliwe. Było. A tą pyszną kolację to gdzie myślisz zjemy? Myślę, że na dworze, tylko zobaczymy, czy
Nie jest jeszcze za zimno. Okej. Nie wieje mocno? W ogóle prawie. Co ty gadasz? O, i słychać morze. Ale super jest. Ojejku, kolacja iście jak w Hiszpanii. Kakałko. Cieplutkie. No. O, ojejku, super. To zdróweczko. Kakałko. No i taki dzionek dzisiaj cudowny, słuchajcie. Aż go szkoda kończyć. No, jak smakuje zwykła kanapka w takich okolicznościach. Jak niezwykła. Dokładnie, jak niezwykła. A na podsumowaniu tego dnia, takie mamy spostrzeżenie, że właśnie cudowne jest to w tym van life'ie, że można się po prostu przemieszczać. Jeżeli tak jak nam, znudziły się już łąki, kamienie i... Owce. To po prostu przemieściliśmy się nad morze, chwila, moment, jesteśmy nad morzem. No, gdybyśmy mieli tam wynajęty jakiś hotel, czy domek, czy cokolwiek, jesteśmy, no to... Jesteśmy trochę przywiązani do tego miejsca, w którym jesteśmy. Dokładnie, jesteśmy przywiązani do tego miejsca, a tak można po prostu się przemieszczać i zmieniać okolice. Mhm. Także to jest, naprawdę, super. To jest super. Powiem wam szczerze, że nie spodziewałem się, że będziemy mogli sobie tak zjeść kolację dzisiaj. No ja też, ja myślałam, że tutaj... W styczniu. Tam przy Stonehenge tak mocno wiało ostatniej nocy, więc myśleliśmy, że jak przyjedziemy tutaj, to będzie po prostu urywać tam głowy. Kurde, po prostu, no aż wanem bujało, a tutaj jakoś tak z tej strony chyba wiatr wie, gdzie są tutaj te klify i dlatego on tutaj tak się uspokaja. Tutaj jest bardzo właśnie dzisiaj słabiutki wiaterek, jest po prostu super. Mhm. Nie spodziewałam się, że zjemy kolację na dworzu. Znaczy na dworzu, prawie na dworzu. O. Sezon rozpoczęty. Fajerwerki. W fajerwerkach kolacja, no. Fajerwerki, kolacja, kakałko i jest super. A odnośnie ostatniego konkursu, to kartki już zostały do was wysłane. Już powinny lecieć. Już powinny lecieć, już są w drodze, także mamy nadzieję, że dotrą do wszystkich. No bo wiadomo, z tą pocztą to różnie bywa. No i co? My już będziemy kończyć. Dziękujemy, że spędziliście ten dzionek z nami. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, że wchłonęliście tą atmosferkę tutaj, że was to wyciszyło. Tak, że poczuliście ten klimat prawie, tak, że śródziemnomorski. Prawie. Prawie. No i co? Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie. Tak, zostawcie jakiś komentarz. I widzimy się za tydzień w sobotę. Dokładnie. Trzymajcie się. Hejka. Hej. Having a incense.